Od dziś na szczepienia mogą zapisywać się również dzieci. Do Polski docierają także kolejne dostawy szczepionek. Do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 dołączyła kolejna grupa. To dzieci w wieku od 12 do 15 lat. To jest ponad 2,5 miliona uczniów, którzy uczą się w 24 tysiącach szkół i placówek oświatowych. Mówił szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień minister Michał Dworczyk. Na zastrzyk muszą wyrazić zgodę rodzice lub prawni opiekunowie. Muszą być także obecni przy samym zabiegu. Będzie on realizowany tak jak w każdym innym przypadku w punktach szczepień. We wrześniu uczniowie będą mogli zaszczepić się także w szkole. W ostatniej fali pandemicznej obserwowano większy odsetek zakażeń u dzieci. Jedynym możliwym sposobem uchronienia się i zapobieżenia temu, żeby jak najwięcej ludzi uległo zakażeniom, ochrony tych ludzi, no i są tylko szczepienia ochronne, w tym także szczepienia dzieci. Mówi kierownik Zakładu Wirusologii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie profesor Małgorzata Polzdacewicz. Jak dodaje, dzieci łagodniej przechodzą zakażenie koronawirusem, ale tak jak dorośli mogą mieć poważne powikłania pokowidowe. Dzieci do lat 15 będą szczepione preparatem firmy Pfizer. Badania wskazują na wysoką skuteczność tej szczepionki, mówi profesor Polzdacewicz. I w grupie osób zaszczepionych ani jednego przypadku COVID-u nie zaobserwowano. Natomiast w grupie, która otrzymała placebo, takich zakażeń było 16 przypadków, tam chyba na 1000. Dziś do Polski dotarło ponad 2 miliony preparatów firmy Pfizer. Jutro dotrze ponad 100 tysięcy dawek firmy Janssen, a w sobotę ćwierć miliona szczepionek Moderny. Minister Michał Dworczyk przyznał, że pozostało kilkanaście tygodni, by zaszczepić jak największą część populacji. Jeżeli tego nie zrobimy, to musimy liczyć się z kolejną falą pandemii i jej konsekwencjami, w tym z kolejnym lockdownem. Dotychczas wykonano ponad 22 miliony szczepień, z czego 8 milionów to osoby w pełni zaszczepione. Rząd nie rozważa obowiązkowych szczepień.